Zgorzelec nie zwalnia tempa i już w weekend zaprasza na ciekawe wydarzenia. Będą gry planszówki w terenie oraz weekend z filmem w plenerze. To jest gra planszowa, która akurat... Niedziela zapowiada się szczególnie ciekawie, bo po raz pierwszy w plenerze zgorzeleckie koło graczy zaprosi na gry planszowe. 12 września zapraszam wszystkich mieszkańców Zgorzelca i okolic na imprezę Poznajmy się, pograjmy. Jest to taki event, który przywędrował do nas z Niemiec, gdzie odbywa się co roku. Zaproponował nam jego organizację Marcin Szrama z Nowej Soli, który działa prężnie w klubach gier planszowych. Jest to taka próba zachęcenia mieszkańców do tego, żeby mogli poznać gry planszowe, bo dla wielu osób jest to taka terra incognita, nie wiedzą w ogóle, z czym to się je, kojarzą się tylko to z Chińczykiem, z eurobiznesem. A świat gier planszowych jest ogromny, tu każdy znajdzie coś dla siebie. I miłośnik fantastyki, i miłośnik horroru, i miłośnik kryminału, to wszystko w grach planszowych można znaleźć. Kolekcja przygotowana na niedzielę jest imponująca, warto się wybrać. Zapraszamy te osoby, które także nie potrafią grać, albo by chciały w ogóle zobaczyć. My chcemy pokazać to, jak można spędzić czas z dzieckiem, na przykład grając w grę planszową, i nie musi to być na przykład wielogodzinna gra, tylko jak można to zrobić w 15-20 minut do godziny. Osobom, które chciały poznać takie gry poważniejsze, oczywiście pokażemy, bo na przykład gra Twilight Imperium to jest do 12 godzin grania, więc dla osób, które mają dużo czasu i naprawdę są w to zaangażowane, ale naszym celem przede wszystkim jest pokazanie takich gier, które integrują. Będzie także turniej popularnej gry Doble. Chcemy zrobić o 15 godzinie taki turniej w Doble. Doble, czyli gra wydawana przez wydawnictwo Rebel, bardzo popularna w Polsce. O prostych zasadach chcemy zrobić takie małe, nieformalne mistrzostwo Zgorzelca. W grę, którą praktycznie wiele osób zna, bo ona dość popularna wśród dzieci. Więc o 15 zapraszamy na takie małe mistrzostwa. Mamy fajne 3 gry do wygrania, które nam ufundował właśnie Rebel. Więc zapraszamy. A dla dorosłych, no to cóż, możemy zaproponować parę gier strategicznych. Ze świata Gwiezdnych Wojen, z Marvela, w zasadzie do koloru, do wyboru. Z kolei miłośnicy kina wieczorem, także w niedzielę, ale również już w piątek i w sobotę, będą mogli obejrzeć za darmo filmy Pod chmurką przy Domu Kultury. Mariusz Tokarczyk ze zgorzeleckiego kina Pozanowa przygotował specjalne tytuły. Jak każdego roku przygotowaliśmy filmowe pożegnanie lata, które się odbędzie tutaj na pięknych tutaj bulwarach trawiastych przed Domem Kultury, i w tym roku mamy propozycję 3 tytułów. Będziemy pod rząd pokazywać w najbliższy weekend, piątek, sobotę, niedzielę. Pierwszy film produkcji amerykańskiej Palm Springs. Jest to romantyczna, relaksująca komedia dla wszystkich, ale taka nie do końca klasyczna, że się wszystko pięknie, ładnie kończy, tylko jest to takim filmem troszeczkę i też takim zakończeniem prowokującym, także bardzo serdecznie Państwa na to zapraszam. Drugi tytuł Arab Blues, no ale tak jakby wskazywał tytuł, nie jest to film muzyczny, jest to film obyczajowy opowiadający historię dziewczyny, która była wychowywana we Francji, urodzona we Francji, wychowywana, i po 30 latach pobytu za granicą postanawia wrócić na stare śmieci, czyli do kraju swoich przodków, czyli do Tunezji. I tam postanawia zrobić karierę zawodową. Jak jej się to uda? Też zapraszam Państwa, abyśmy zobaczyli. Trzeci tytuł pod takim trochę strasznym tytułem Szarlatan, aczkolwiek tutaj nie jest to historia o jakimś demonie, jakimś diable, tylko po prostu o człowieku, który leczy ziołami, jest zielarzem, do którego przychodzą ludzie i po prostu poszukują pomocy w swoich schorzeniach. I też również zapraszam. Propozycji na weekend jest sporo, warto z nich skorzystać, bo to już ostatnie ciepłe dni w tym roku.